Witajcie na kanale Psycholożka, ja jestem Ewa i nigdy nie myślałam, że będę nagrywać film o podobnej tematyce. I jakby serio, ja zawsze mówiłam, że nic mnie nie zaskoczy, w internecie widziałam już wszystko. No a tu jednak zdziwko, żyćko potrafi porządnie zaskoczyć. I powiem wam, że strasznie trudno mi się nagrywa ten film, bo ja przeżywam tą sytuację jak każdy z was, no nie? Ja też się złoszczę, ja też się smucę, ja też czuję się niepewnie. Ale kiedyś usłyszałam od osoby po fachu bardzo mądre słowa i brzmiały one: bój się, złość się i działaj. I powiem wam, że to jest taka sytuacja, w której jak nigdy dotąd bardzo chcę je wcielić w życie. Jakby no, wszyscy wiemy, co się dzieje, prawda? I każdy z nas przeżywa to na swój indywidualny sposób. A ja dziś chciałabym wykorzystać te zasięgi, które mam, do czegoś pożytecznego i podzielić się z wami tipami, tymi trochę bardziej oczywistymi i tymi trochę mniej oczywistymi, jak ulżyć sobie psychicznie w tym napiętym i nieprzyjemnym dla wszystkich czasie. Jak to mówił klasyk, nie byłabym sobą, gdybym była inna, i korzystając z okazji, że mamy tutaj tą swoją taką internetową przestrzeń na wymianę myśli, chciałabym też pogadać sobie z wami o pewnych zachowaniach, które spreparowała cała ta sytuacja i które moim zdaniem są po prostu oburzające poza skalę, a tak już bez kija w dupie mówiąc, są po prostu chujowe. I to od nich dzisiaj zacznę. Nike na pewno wszyscy kojarzycie. Jest to nasza naczelna Jezusiara z TikToka. Już kilka razy gościła na tym kanale. No i Nike i ja reprezentujemy dość skrajnie różne podejścia do życia. Jednak spodziewałam się, że w obliczu tych ostatnich wydarzeń to osoby, które idą przez życie ze słowem Jezusa na ustach, przede wszystkim będą otwarte na pomoc bliźniemu swemu. I jakie wielkie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam to. Nike zadano na Instagramach pytanie, czy uważa, że powinno modlić się za Ukrainę tak jak za Rosję. Na co Nike odpowiada: modlić się powinniśmy, jak najbardziej, ale nie pomagać im w ten sposób, co Polska. Kojarzycie może, co oni zgotowali nam za los? Jak źle traktowano Polaków? To zobaczcie sobie film Wołyń. Może być podobnie. Brak znajomości historii szkodzi. A wiecie, co szkodzi bardziej? Brak człowieczeństwa i chęci pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Ale wiecie, co jest to wszystkim najgorsze? Internety pokazały, że niestety podobne podejście do aktualnych wydarzeń no, mają też inne osoby. W psychologii istnieje takie zjawisko, które nazywa się heurystyką dostępności. Pozwólcie, że zrobię sobie głowę Wikipedii. Jest to uproszczona metoda wnioskowania polegająca na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i które są bardziej nacechowane emocjonalnie. Niestety heurystyki, tak jak sama definicja mówi, jest uproszczona metoda. Co za tym idzie, ona wielokrotnie może okazać się po prostu wadliwa. Tak jak w tym przypadku. Takim haczykiem heurystyki jest to, że tak jak w tym wypadku, wydawać się bardziej prawdopodobne niż jest w rzeczywistości, ponieważ z dużą łatwością jesteśmy w stanie podać przykład wydarzenia, któremu towarzyszy, nazwijmy to tak, taka spektakularność. Analogicznym przykładem może być na przykład też case z lataniem samolotem. Znacznie więcej osób boi się latać samolotem niż jeździć samochodem, pomimo że to na drogach ginie znacznie więcej osób niż w katastrofach w przestworzach. Dlatego to, że x czasu temu nasi przodkowie zostali w bestialski sposób potraktowani i że powstał na tej podstawie film, który bardzo oddziałuje na nasze emocje. No i przez lekcje historii mimo wszystko łatwo jest sobie przywołać w pamięci to wydarzenie. To nie powinna być to przesłanka usprawiedliwiająca odmówienie pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują w aktualnych czasach. Ludziom, którzy totalnie nie odpowiadają za wybory i czyny popełnione przez osoby w ubiegłych latach, które nie są nimi. To tak jakby nam też odmawiano pomocy, gdybyśmy jej potrzebowali, bo x lat temu najechaliśmy inne ziemie. Z drugiej strony, gdyby się już tak jeszcze bardziej w tą problematykę zagłębić, no to całe chrześcijaństwo tak naprawdę bazuje na pokutowaniu i ponoszeniu konsekwencji za cudze błędy przeszłości. A my sami, wiecie, musimy zmyć z siebie ten grzech pierworodny, który zafundowali nam pierwsi ludzie w raju, czając się na jabłko. I wiem, że takie podejście na zasadzie albo
szkoły i połowy pamiętacie? Bardzo często tak naprawdę jest podszyte lękiem tych ludzi o własne bezpieczeństwo, by historia po prostu nie zatoczyła koła i się to wszystko nie powtórzyło. Dlatego tym bardziej warto pamiętać, szczególnie kiedy tego typu myśli pojawią się w naszej głowie, że a. mogą właśnie odpowiadać za to te przebiegłe mechanizmy takie jak heurystyki i b. są zupełnie odrębne jednostki ludzi, którzy zwyczajnie nie odpowiadają za złe decyzje podjęte przez osoby w przeszłości. Na szczęście zdecydowana większość społeczeństwa w obliczu tego kryzysu potrafiła się no tak zorganizować, że po prostu wow. Po prostu jakby zajmowali się tym przez całe życie i naprawdę jestem turbo dumna każdej osoby, która dołożyła nawet taką tyci, najmniejszą cegiełkę do pomocy tym ludziom w potrzebie. Czy to wpłacając na zbiórki, udostępniając ogłoszenia, przygotowując domy tymczasowe, czy zanosząc przedmioty pierwszej potrzeby do wysłania. Jakby poważnie super jesteście i jest to chyba jedyny i największy promyczek nadziei w całej tej dramatycznej sytuacji, że taka bezinteresowność, dobroć, chęć pomocy i zwyczajne człowieczeństwo wciąż się tli. I korzystając z okazji, chciałabym się też odnieść do tej drugiej skrajności, problemów, które zrodziła ta cała przykra sytuacja. Po pierwsze, czy nie pomagam za mało? Taka, wiecie, presja. Pamiętajcie, że każdy z nas zupełnie inaczej będzie reagował na tą sytuację. Profile niektórych osób zmieniły się tak naprawdę w jeden wielki słup z ogłoszeniami, gdzie można szukać pomocy i jak można pomóc innym osobom. I to jest jak najbardziej okej, to jest super. Ale też udostępnienie jednego linku do jakiejkolwiek zbiórki też będzie okej. Zakup 40 opakowań Pampersów będzie okej i zakup jednego opakowania Pampersów też będzie okej. W tej sytuacji ważne jest, by pamiętać, że każdy z nas dysponuje rozmaitymi zasobami. Finansowymi, psychicznymi, rozmaitymi. I takie zarzucanie samemu sobie, że robię za mało, tak naprawdę tylko ma działanie dobijające, autodobijające. Dlatego warto robić i dawać z siebie tyle, żeby można było powiedzieć, że zrobiło się wystarczająco i tyle, na ile pozwoliły nasze aktualne zasoby. A skoro już o tym mowa, to chciałabym jeszcze dorzucić takie swoje 3 grosze do wypowiedzi Damiana Maliszewskiego, która również pojawiła się w social mediach. Wszystkich, którzy w tym okropnym czasie wojny wrzucają selfie, filmiki z klubowych imprez i inny gównowarty content, chciałbym prosić o opuszczenie moich profili. Tych, którzy są empatyczni i mają serca, zachęcam do odfollowowania Gucci i innego badziewia, które szmaty, lajki i biznes postanowiło przedłożyć nad ludzkie życie. Trzeba powiedzieć koniec obrzydliwej próżności. I ja uważam, że tego typu komunikaty osób, które no, mają jakieś większe zasięgi, no, nie działają dobrze dla naszej psychiki, która przez ostatnie wydarzenia to i tak opór dostaje po dupie. Po pierwsze, nie ma totalnie nic złego w tym, że na social mediach, poza ogłoszeniami gdzieś, można znaleźć tą pomoc, gdzie szukać tej pomocy, będzie hulać jakikolwiek comfort content w postaci przedstawienia życia codziennego. I to nie jest żaden przejaw próżności, braku empatii, czy posiadania serca z kamienia. Brutalną prawdą jest, że pomimo tych strasznych wydarzeń, nasza codzienność toczy się dalej. I nieważne, jak bardzo łamiąco serce to brzmi. Ludzie chodzą do pracy, chodzą do szkoły, i na bardzo dużą skalę są przygaszeni tym, co się dzieje. Czują smutek, złość, lęk, naprawdę cały wachlarz bardzo trudnych emocji. No i to jest jak najbardziej normalne w tak nienormalnej sytuacji. I warto pamiętać, że szukanie jakiejś odskoczni, jakiegoś oddechu od tej nienormalnej sytuacji również jest jak najbardziej w porządku. I dla wielu osób właśnie social media są taką formą odskoczni. Wiecie, jakieś oglądanie ładnych obrazków, zwierzaków, filmików na YouTubach, jakichś, nie wiem, inspiracji. Ja wielokrotnie porównywałam nawet, że oglądanie życia osób w internecie jest bardzo analogiczne do oglądania serialu. My mamy swoje ulubione postacie, mamy postacie, których nie lubimy, mamy jakieś dramy, jakieś sensacyjki. Tu mogę jeszcze zarzucić wam taką ciekawostką z naszej historii. W szkołach raczej tego nie uczą, ale nie wiem, czy wiecie, że powstańcy, ci z okresu II wojny światowej, również byli krytykowani, szczególnie te osoby młode. Że jak to tak można tańczyć i się radować w momencie, w którym dzieją się takie straszne wydarzenia? Nasza głowa potrzebuje tego balansu i moim zdaniem atakowanie osób, które tego balansu poszukują w social mediach, no nie jest okej. Okay. Warto też pamiętać, że takie zachowanie może być przejawem mechanizmów obronnych. Wiecie, wyparcia, zaprzeczenia i te sprawy. Gdy my nie dysponujemy zasobami, żeby poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami, które generują te okropne wydarzenia, autoobroną naszej głowy może być zwyczajne zachowywanie się, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Ja już mówiłam, że tą odporność psychiczną
każdy z nas ma zupełnie inną. Co więcej, jest ona płynna w czasie. Dlatego korzystając z okazji, że już gadam do tego martwego przedmiotu, ja chciałabym zachęcić wszystkich innych twórców internetowych, jeśli tylko sami mają siłę psychiczną do tego, żeby coś tworzyć i zapewniać tą rozrywkę, by potraktowali to tworzenie kontentu jako rodzaj takiej pewnej misji do zapewniania swoim odbiorcom tej odskoczni od tych trudnych myśli. Co do tej drugiej części wypowiedzi pana Damiana, krytykującej działalność sektora marketingu, to moim zdaniem również jest to bardzo skomplikowana sprawa i w tej wypowiedzi zostało to potraktowane strasznie zero-jedynkowo. Osobiście wstrzymałam aktualne kampanie na swoich social mediach, bo chcę się w tym czasie skupić na tworzeniu kontentu, który będzie bardziej adekwatny do tych wydarzeń, które aktualnie mają też miejsce, żeby było to dla was pomocne, no i wiecie, jakiś taki comfort content dla zachowania balansu między udostępnianiem ogłoszeń, gdzie jak można pomóc, ale trzeba pamiętać, że sektor marketingu zatrudnia no całą masę osób. Są to fotografowie, filmowcy, oświetleniowcy, scenarzyści, copywriterzy i cała masa no, innych ludzi. I prędzej czy później te działania marketingu będą musiały zostać wznowione. Bo w przeciwnym wypadku nad głową wielu osób zawiśnie widmo po prostu bezrobocia. No i tu pojawia się pytanie, no nie, kiedy będzie ten odpowiedni moment na wznowienie działań marketingowych. Bo co w sytuacji, jeżeli tfu-tfu odpukać w niemalowane odrosty, sytuacja wcale tak szybko nie ulegnie polepszeniu. Tak szybko, jakbyśmy wszyscy tego chcieli. Czy ta cała masa ludzi ma zostać bez środków do życia? To ciekawe, co wy macie do powiedzenia na ten temat. Możecie dać znać w komentarzu, bo patrząc na to, co się dzieje na profilach rozmaitych marek, no widzę tam jakiś taki poważny zgrzyt. Oczywiście akcje takie jak zafundowały przy okazji niektóre influencerki, no to w stylu pisz kod Ukraina na ubranko i kup dany ciuch, a ten ciuch poleci na granicę. To poza tym, że to jest żałosne zachowanie po prostu jako człowieka dla człowieka, no to jest po prostu PR-owe seppuku. Dobra, i zanim przejdziemy jeszcze do tych tipów, jak zadbać o to swoje zdrowie psychiczne w tych trudnych czasach, jeszcze jedna kwestia. Ocenianie postawy Ukraińców. Już o tym mówiłam na swoim Instagramie, ale postanowiłam, że powiem jeszcze raz tutaj na YouTubach, bo w internetach spotkać można głosy: wracaj za granicę, kraj swojego bronić, skandal, jak można nie stanąć w obronie ojczyzny. Moje drogie loszki, moi drodzy loszkowie, jak już mówiłam, każdy ma inną kondycję, czy to psychiczną, czy to fizyczną i dysponuje innymi zasobami. I są to tak trudne decyzje i uważam, że nikt po prostu nie ma prawa oceniać nikogo, kto znalazł się w tak zajebiście trudnej sytuacji, jaką decyzję podjął, czy zostać i bronić tych granic, czy uciekać za granicę. Dobra, i ostatnie na dziś, jak pomóc sobie i zadbać o swoje zdrowie psychiczne w tych niespokojnych czasach. Dobra, przede wszystkim truizmy, o których każdy trąbi w internetach. Pozwól sobie na te emocje, to normalne, że czujesz strach, że czujesz lęk, że obawiasz się jutra. Nie czujcie się skrępowani przed mówieniem i wyrażaniem tych emocji i tych uczuć. To jest wszystko jak najbardziej normalne w tej sytuacji. Pamiętajcie, że strach to jest jedna z bardziej skutecznych broni. Dlatego pamiętajcie, by czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł, nie z jakichś tam memodajnych serwisów czy z TikToka. No i siedzenie 24 godziny na 7 z nosem przed ekranem również może potęgować to narastające napięcie, które podsysa propaganda, dlatego warto sprawdzać na przykład informacje w takich konkretnych blokach godzinowych, że na przykład sprawdzamy informacje co 4 godziny. Szukając odskoczni, wybierając jakiś film czy książkę, bądźcie świadomi tego, że tematyka może mieć znaczenie. I na przykład filmy wojenne no, mogą potęgować to poczucie narastającego niepokoju i innych ciężkich emocji. I w tym czasie szczególnie warto zadbać o swoje wewnętrzne dziecko i zafundować sobie na przykład obejrzenie swojej ulubionej bajki z dzieciństwa. Warto również skoncentrować się na działaniu. Ja w jednym z filmów już mówiłam o takich trzech bazowych sposobach radzenia sobie ze stresem. Można koncentrować się albo na emocjach, albo na unikaniu, albo na zadaniu. Czyli może nas pochłonąć czarna otchłań rozpaczy, możemy w ogóle udawać, że nic się nie stało, albo możemy zacząć działać. I taka koncentracja na przykład właśnie na pomaganiu tym osobom potrzebującym również może działać na korzyść dla nas, bo po prostu może pomóc zredukować to gromadzące się w nas napięcie. Mam nadzieję, że jakoś się trzymacie. Dajcie znać w komentarzach, jak wy radzicie sobie z tą sytuacją. Szczególnie dzisiaj zależy mi na tym, żeby ta nasza tutaj sekcja komentarzy była
jeszcze bardziej wspierającą przestrzenią w internecie. Planuję też nagrać na dniach film z tego, jak przygotować się do pierwszej sesji terapeutycznej, bo wiem, że wielu z Was poruszonych tymi ostatnimi wydarzeniami postanowiło poszukać tej pomocy, ale nie za bardzo wie, gdzie, jak znaleźć dobrym dla siebie tą pomoc. Wbijcie na moje Instagramy, tam podrzucam różne zbiórki, podrzucam różne tipy i też komfort content w postaci słodkich piesków, żeby można było zachować względny balans. Jeżeli jesteście tu nowi, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Dajcie lajka dla zasięgu. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku, mam nadzieję, BS-owski.